Hejka, zaczynam dzisiaj vloga z... Dzisiaj jest dzień który? 20. Jeszcze 4 dni. 20 dzień jest vlogmasu i mam mokre włosy, bo się kąpałam. A tak wygląda moja mama. Wygląda tak jak ja wczoraj. Miałam taką samą fryzurę na rano. Ale patrzcie na to. Patrzcie na te chojeneczki. Spokój! Hektor szczeka, bo moja oczywiście dalsza kontynuacja historii Hektora, że reaguje na dziwne odgłosy. Mamy takie coś, taką manię. One się tak przeszczepują. Przez to, że mama zrobiła tak tym przez sekundę, to jest do suszenia sałaty. Wirówka. Taka wirówka. I przez to, że ona tym zrobiła raz, to Hektor teraz wpadł w jakiś szał. On, nie wiem, o co mu chodzi. Takie jakieś nawyki dziwne. Nie wiem, o co mu chodzi, ale będę sobie robiła śniadanie, lunch. My God! Cichaj! Stop it! Nie być taki niegrzeczny. A ty, stara, czemu? Czemu skrzypisz? Nie wiem, co za dziwna energia. Wracając do ważniejszych rzeczy. Od 3 dni chyba nie otwierałam kalendarza, bo nie wiem, jakoś moje nastawienie od czasów z dzieciństwa się zmieniło do tego kalendarza i już jakoś nie mam, nie wstaję codziennie z myślą, że sobie zjem czekoladę. To jest za dużo, po prostu jesteś dorosłą kobietą. Dorośli ludzie nie używają kalendarza, bo po prostu czują, że są święta. Mają pełne ręce roboty, zakupy. I co? Dobra, to ja muszę otworzyć jakie numery? 18. 18, 19 i 20 za dziś. Oj, dzisiaj jest 20 czy 21? Dzisiaj jest 20. 20. Okay. To otwieramy. Miałam okazję się przyjrzeć, znaleźć te wszystkie drzwiczki. Tu jest pierwszy. Christmas. Smocze jajo. Smocze jajo. Jak się nie wyglądał się z historię. Nie wiem, czy ona będzie śmieszna. Będzie śmieszna. Gdzie jest ta tu? O, wszystkie są inne. Zjem sobie po śniadaniu lunchu. A ta historia z tym jajkiem, nie wiem, czy ona będzie was śmieszyła, bo wy nie znacie mojego chrześniaka. Mój chrześniak is the funniest little man on this planet. Ma 3 lata, ma na imię Max. I ma teraz obsesję na punkcie dinozaurów. I kupiłam mu ostatnio, jak mam w Polsce, jajo. Moja mama kupiła mu takie jajo, które co, wkłada się do wody? Wkłada się do miski, bo to jest duże jajo, takie jajo. No to nie widać, jak to... Takie jajo. Takie jajo. Wkłada się do miski, zalewa się wodą i obserwuje się przez kolejne, no w zależności od jajka chyba, 3-4 dni. I na czwartym dniu jajko, na trzeci dzień jajko zaczyna mieć prawdziwe pęknięcia, tak jak prawdziwe jajko dinozaura. A na czwarty dzień wychodzi głowa. Oczywiście dinozaur jest w takiej wielkości, jest nie wiem, z takiej gumy, silikonu. Jest ładny, jest, można się z nim zaprzyjaźnić, można się z nim kąpać. No i kontynuuj dalej, Max. Aha, no i Max jest cały excited. Jest strasznie śmiesznym dzieckiem, w sensie zabawnym i ma pełno takich tekstów, które są śmieszne. And he's so cute! Może przyniosę zdjęcie, pokażę jak wygląda. Ładnie, bo on tutaj wyszedł tak bardzo... No ale ciemno, to są oni, ale... to jest Max, a to jest jego siostra Helena. I Max jest strasznie śmieszny. Jak już wcześniej mówiłam. I ma strasznie mądre teksty, bardzo inteligentne. I zawsze się umie adekwatnie zachować, ale głównie jest śmieszkiem i mówi, jak coś palnie, to już palnie. Po prostu ja normalnie nie mogę. No. I leży, i napisała mi to jego mama, czyli kuzynka mojej mamy, na Facebooku, że leżeli sobie w nocy i usypiała dzieci i one już tak byli w takim półśnie. I Max coś tam powiedział pod nosem. Szeptał coś pod nosem, mówił coś pod nosem, Marysia nie słyszała. Marysia nie słyszała, więc powiedziała, żeby powtórzył, bo nie usłyszała. On powiedział mówi tak. Co ty tam mówisz, Maksiu? To ty to opowiedz. Co ty tam mówisz, Maksiu, bo nie usłyszałam. Właśnie wyklułem się z jajka. Czyli tak jak ten dinozaur, który obserwował przez 4 dni,
wykluł się z jajka, on też chciałby być dinozaurem i właśnie się wykluł z jajka, no. No, super smart. Nie wiem, czy to jest śmieszna historia, ona jest taką historią w stylu musieliście tam być, żeby to było śmieszne, ale to taki badunc. Ja więc to jest ta historia śmieszna na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Idę jeść. W dzisiejszym vlogu będziemy mieli vlog unboxingów, gdyż przyszły właśnie wszystkie nasze zakupy świąteczne poza karpiem, ale karp nikogo nie interesuje. Więc przyszły te zakupy i tak w skrócie pokażemy Wam jakieś takie najfajniejsze rzeczy, które są najciekawsze może, żebyście zobaczyli. No i poza tym jeszcze przyszła nasza paczka z Glossier, którą sobie zamówiłyśmy, więc potem ją otworzę, a na razie jedzenie. No, na razie się wypakują. Najciekawszą rzeczą póki co jest Baba Ganoush z tej firmy. Jeśli macie do niej dostęp, it's super good. A jeśli nie, no to na moim kanale zrobiliśmy z mamą przepis na Baba Ganoush też. Boże, ile cytryn. Aha, bo będą te bakłażany po... A jeszcze bakłażan zrobię w tej sałacie. W tej sałatce. Prunes. Do makówki? Mhm. No, właśnie zwyjęła 4 butelki wina. Wegańskie! Las Mulas! Zamówiłaś same z Chile. Las Mulas and... La Tierra de los La Picos. La Tierra de los Picos. Wegańskie również. Na Sauvignon Blanc. Musicie uważać na białe wina, bo jak jesteście z nami, to to białe wino jest filtrowane przez jelita świni. Twój, serio? Sypało się driverowi. Sycycki chleb nie bezglutenowy. Glutenowy. Curly parsley. A czemu to jest tak zapowiadane? Sushi nori po nasza ryba. Aha, no, nasza ryba. Celery ryba. Smoked. To jest najlepsze. Co można zjeść z kanapką z... Jako taki na przykład ser albo... Szynka. So good! Soki jabłkowe, bo będziemy dzisiaj robić w tym roku zamiast... Dzisiaj? W tym roku na Wigilię będziemy robić zamiast kompotu z suszek. Zamiast kompotek z suchych owoców. Będziemy, bo ja tego kompotu nienawidzę. On śmierdzi jak zdechłe nogi. Oto nasze karpie! A to nasze karpie na święta. Sera, plus do tego nori. O, mandarynki. Tym razem bez liści, ale dobre. Jak są w takim pudle, to znaczy... Jeszcze jedna ryba. Boże, ile to... Ta firma Oatly robi najlepsze mleka i ogólnie zamienniki na biało, jakie istnieją. Serio, I'm not kidding. Oatly is the best. Bardzo dużo marchewki. To do karpia. Pieczarki. Nie wiem czemu, to jest takie wykładanie i układanie na dalszym blacie. Teraz oglądamy Milionerów i lecą reklamy, więc stwierdziłam, że otworzę paczkę z Glossier, która jak zawsze przychodzi w takim super opakowaniu. Różowym. Różowym, z taką emotką. I wam się otwiera. O, a w środku jest kosmetyczka, którą zabieram ja. O, dlaczego nie? No i przyszły nasze trzy pomadki. Smoki. Ja mam już tą, której już dużo zużyłam. Jest birthday cake. O nie, tata przyjechał. Proszę, to jest twoje. Jakie to jest dobre.
Ludzie, jak wy sobie to zamówicie... Ale do Polski nie przysyłają. O, mamo! Wszyscy, którzy oglądają, to jest kokosowe. Mieszkają w Anglii. We Francji jeszcze można mieszkać, albo w Danii, gdzie albo... we Francji, a w Danii. Nie wiem w sumie. O, jakie to jest... Normalnie... To jest kokosowy. To też jest fajne. To jest jaki? No to jest to. Aha, to jest to. To samo. Okej. Okay. To mi stąd wyciągasz, czy to było inne? Wyciągam ci stąd. Jest jeszcze o smaku wiśniowym. O, jestem tego ciekawa. Który jest, trochę nadaje koloru. No i w zależności, który mam, jeszcze będzie bardziej podobał ten. Ja sobie wezmę do. Cherry fajny. O, mamo! Kokonut tak troszkę mdło. Fajnie. Widać? A little bit. No to ty chcesz cherry. A ty chcesz kokonut? No. Are you sure? Tak troszkę mdło. Nie, fajnie. I tak nie pobije nic. Wiecie czego? Birthday cake. Dokładnie. To jak zrobicie tak na usta, to wasi ale w mężczyźni tak was samo. Zjedzą po prostu. W konsystencji jest tak samo. I jeszcze dostałyśmy próbkę, bo można było sobie zaznaczyć, a ja chciałam sobie właśnie wypróbować. Kremu nawilżającego też z Glossier, więc jeśli mi się spodoba, to kupię sobie całe opakowanie. Witam was w wieczornej pogadance z łóżka, czyli części ostatniej naszego vloga dzisiejszego. Już serio 20. I can't believe, że zostały tylko 4 dni do końca. 4? No 4. Nie wierzę w to. Stwierdziłam, że temat, który wybiorę na dzisiaj, to będzie temat romantyczny, temat miłosny i tego, jak poznaliśmy się z Julkiem. Tej opowieści jest kilka wersji. Parę krótszych, parę dłuższych. Ja wam dam taką wersję optymalną, żeby nie siedzieć tutaj znowu 10 godzin. A poza tym, jeśli Julek to ogląda, pozdrawiam. To pewnie się wkurzę, że opowiadam całą tą historię, bo za każdym razem, kiedy ktokolwiek nas pyta, jak się poznaliśmy, ja zaczynam od już. No więc, to znaczy, że mam zamiar opowiedzieć całą tą historię and he's like, ile razy będziemy to jeszcze opowiadać. Ale w skrócie, plot twist naszej znajomości polega na tym, że teoretycznie, kiedy poznaliśmy się, bo poznaliśmy się, kiedy ja mieszkałam przez rok w Krakowie, że teoretycznie, kiedy się poznaliśmy wtedy, to już wcześniej się znaliśmy, bo poznaliśmy się drugi raz w Krakowie, kiedy ja tam byłam, on tam studiował i ja i on pochodzimy z tej samej miejscowości. Chodziliśmy razem do przedszkola i nasze babcie są koleżankami. So that's the plot twist, że tak się poznaliśmy znowu w przedszkolu, nigdy nie byliśmy jakimiś znajomymi, nie gadaliśmy, nie pamiętam tego w ogóle. No ale nasze mamy się znają, nasze babcie się znają i jakoś tak, jak zaczęliśmy gadać i opowiedziałam o tym babci, ona potem spotkała jego babcię w sklepie i coś tam zaczęły gadać o pierogach i o nas i tak jakoś wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać, no i tak gadaliśmy, spotykaliśmy się czasami. No i tak gadaliśmy, aż dogadaliśmy do tego, co jest teraz. So like, yeah. Taka jest odpowiedź na pytanie, jak się poznaliśmy z Julkiem. Bo też jedno pytanie, czy Dania to jest naszym takim finalnym miejscem do mieszkania, że chcemy tam mieszkać na zawsze. Speaking of Dania, mamy tutaj flagę, którą dostałam na urodziny rok temu, bo w Danii jest taka tradycja, że na urodziny dostaje się flagi Danii. W odpowiedzi na to pytanie nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, to zależy od wielu czynników. Ja tam na razie chcę zrobić magistra, bo wiem, że Julkowi się tam podobało, kiedy podoba dalej, kiedy robi tam swojego magistra, więc ja znalazłam tam super kierunek i dlatego chcemy tam spróbować na razie, ale to zależy od wielu rzeczy. Może wrócimy do Polski potem, może zamieszkamy w Chinach,
może w Australii, nie wiadomo. Takich decyzji nie podejmujemy, to wszystko wychodzi w praniu. Więc to była dzisiejsza pogadanka wieczorna. I zdecydowałam, że jutro na 100% pakuję wszystkie prezenty, bo potem jak już się zaczną takie prawdziwe przygotowania, kiedy już przyjdzie weekend i faktycznie będzie trzeba zacząć gotować te wszystkie rzeczy, no to ja już nie będę miała głowy do tego, żeby pakować jakiekolwiek prezenty. So like, that's my plan for tomorrow. Spakowanie prezentów. Dziękuję za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że nasze unboxingi z mamą Wam się podobały i do jutra, do zobaczenia w 21. vlogmasie.